Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Miałem podgłosić i jak zwykle zepsułem. Z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs 1, w drugim odcinku konkretnie. I słuchajcie, zaczynamy dzisiaj mrocznie. Tak jest, moi drodzy, patrzcie, co znalazłem. Zwłoki. Tak jest, moi drodzy. I tu było nagranie. Ale obawiam się, że już tego nagrania nie dostanę, bo nie, ja bym chciał wyłączyć muzyczkę, come on. Słuchajcie, robiłem sobie misje poboczne. No, przyznam szczerze, że dużo zrobiłem tych misji pobocznych. I słuchajcie, jedną z pobocznych misji było właśnie to i włączyła się tu mroczna muzyczka. No i mamy tu zabitego w każdym bądź razie jakiegoś kolesia. Nie, ja nigdy nie lubię takich mrocznych zagadek i zawsze mnie to szczerze jakiś tam duch na tego, na w GTA, to takie mówiłem, kurde, to jest GTA, come on, jakieś duchy i tak dalej. Nie lubiłem takich rzeczy. Ale jak zaczynam sam takich rzeczy szukać, to mi się podoba, fajnie. Jest taki motywik tutaj, na pewno go sobie ogarniemy i w międzyczasie tak, słuchajcie, porobiłem dużo misji, nawet nie wiem jak to sprawdzić stan Pitosu. Jak to się sprawdza, słuchajcie? O, 31 tysięcy. Całutką mapę wyskrobałem z misji pobocznych. Calusieńką. No tu jest jeszcze jakieś, a nie, to jest wspomnienie. To uznałem, że to jest ważne. Zastanawiałem się, czy nie robić tych misji pobocznych razem, ale z drugiej strony te misje poboczne były nudne, typu jeżdżenie samochodem i zabijanie bandziorów, czy tam tego. Więc raczej sobie odpuściłem. No i ostatnią misją, jaką słuchajcie. O nie, są lagi. Niestabilnie jest. Halo, stabilność. Witam, witam. Czekajcie, słuchajcie, odpalę sobie menadżera zadań. Sorry, że. Ale teraz przed chwilą testowałem, wszystko śmigało, teraz nie śmiga. Się nie gra. Aha, bo ja przy. Tak se miałem zrobić. Oj, myszka mi przerywa, ale to pewnie przez baterię. Ta myszka jest na baterię, jakby ktoś pytał. Dobra, słuchajcie. Chyba myszkę będę musiał wymienić, no. Albo przynajmniej baterię, w sensie wymienić w niej, dobrze. Więc porobiłem tę misję, słuchajcie, i ostatnią misją, jaką robiłem. Ale mam wrażenie, że ta myszka naprawdę przerywa. Się tak. Czekajcie, czekajcie. Ale jestem nieprzygotowany. I ostatnią misją, jaką zrobiłem, to właśnie były te przeszukiwania, nie? W sensie, że tam jakieś ciało tego owego. I słuchajcie, odkryłem to i mówię, o, ale tu będzie fajny wątek, żeby może, słuchajcie, ogarnąć sobie to na odcinku akurat, nie? Tak, myślę, że zrobimy. Na razie kontynuujemy misję. Wiem, że online. Znaczy, jeszcze nic nie wiem o online. Po prostu chciałem sobie zagrać, bo przeszedłem już wszystkie misje poboczne. I gościu. Wszystkie misje poboczne, więc po prostu kontynuujmy. Druga misja w gierce, drugi odcinek. Prosta piła. Akt pierwszy, starszy brat. Chyba przy piątej misji się jakoś odblokowuje. Online. W sensie z ziomkiem, bo online masz jakby cały czas. W sensie możesz odblokować chyba, ile dobrze to rozumiem, to jest dość skomplikowane. Musiałem czytać na forum i tak dalej. Dziś najbardziej boję się ciszy. No dobrze. Nie, no ta myszka co ona robi, ty? Ja kręcę cały czas jedne bąski, a tu raz za mało, raz za mocno, to jest grane. A, my na urodziny idziemy w ogóle. Czekajcie, zmienię sobie myszkę, wezmę tą. Ta jest za szybka. Dobra, idziemy do domu. Nie? Co się dzieje? Ding dum? Nie robimy ding dum? A, pewnie są w ogóle. No tak, pewnie że tak. Okay. Well, in that case, you deserve
10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10! 10. Stay here for a second. A ten dzieciak mam wrażenie, że wygląda na, nie wiem, 14 albo coś. Ja mam jakieś takie dziwne poczucie tego wszystkiego. Póki nie masz się dzieci, to tak nie do końca, albo brata, albo coś takiego, to ciężko jest tak wydedukować. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, can we get a hug? Wow. You are big. No, mówiłem, że na jakieś, na dziesięciolatkę to wygląda jak jakiś monster. Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Uncle. I'll be up there in a sec. Czy to jest nasza siostra? Może? A tamto to co było? Nasze dziecko? Czy nie rozumiem trochę. Może to było nasze dziecko? A to jest dziecko z innego małżeństwa. Czemu ja takie rzeczy kminię, kurwa? A, my po prostu ci... A, dobra. Aha! Ale może stepsister! Może jeszcze przybrana, tak? Jeszcze nie wiadomo. To może być albo luz, albo zwycięstwo. Wejdź do domu Nikki. Kurde, ale ta myszka jest jakaś taka... To w ogóle tego feeling tej gry jest jakiś taki dziwny. Patrzcie na tą myszkę, co ona robi. To się zawsze tak rusza? Czekajcie. Nie, tu się nie rusza. Dobra, nie, przepraszam. Ale jest strasznie dziwny feeling gry mam. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. Może nie wiecie pewnych rzeczy, ale to nie wiem, czy teraz jest odpowiedni moment. No, 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 don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide? Listen, the police can trace this call. Ja mogę to zrobić. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Podoba mi się. Oh. Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank, it happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it, it's fine. It's fine, he thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own, we do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Fuck you!
Stupid bitch. Fuck you too. Young stupid bitch. Ja chciałem powiedzieć, że... No, dorosły człowiek, który nie gęka innych przez telefon, zobaczymy jak poczujesz się, gdy cię namierzę. Haha, proste, że go namierzamy. Bo jest, było dużo wiadomości o mnie. Było dużo wiadomości, słuchajcie, o mnie, że... I tam było wiadomości, że tajemniczy mściciel... Coś tam bla 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 bla, nie? A i w ogóle, słuchajcie, przez to, że robiłem tych misji od... Dobra, to może na razie to nie jest najbardziej... najlepszy moment na powiedzenie tych... z tych rzeczy! Tego właśnie się bałem zagrożeń wymieniania moją rodziną, okej? Okay? Zauważyłem, że nie mogę krzyczeć, szczególnie... Oj, lagi, halo! Nie no, nie może lagować, po to ustawiłem tego. Dużo boostów, oj. Nie no, jak to tak będzie, to halo, to ja bym... Oj, co się dzieje ze mną? Co się ze mną dzieje? Nie, czekajcie, muszę to zmienić, bo... No nie, jest fajnie. Włączymy może po prostu, słuchajcie, VSync'a. I to chyba nie ma znaczenia, czy tam ustawimy milion, czy... Zrobię sobie 60, to może będzie... Będzie gitus może. Neutralizacja? It's not like that. Stop being a hero, Aiden. Let it go. Let what? Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah, hello? You still there? Can't hear you. Okay, gotta go. Co to jest za muzyczka? Someone paid this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? No kurwa, nie dowiemy się. No niestety. Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay. I can hack CTOS inside the Loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Ty, a tu co jest, kawiarnia? Tutaj jeszcze nie byłem. Ty, mam wrażenie, że mimo tego, że mam 100 FPS-ów aktualnie, 110 to są lagi. Private contractors to guard their CTOS centers. These guys will be geared up and wired for action. But I'll be ready. I'm ready. Co możemy tu kupić? Możemy kupić kawę? Pewnie, że kupuję kawę. Take care of yourself. Have a nice day. Dlaczego ten czas, jak nagrywam, mija tak strasznie szybko? Jak nagrywam czasem, to jak 14 minut? Ja myślałem, że z 3 minęły max. To jest niemożliwe, że to jest 14 minut. Bo ten czas strasznie... Nie wiem, czy to efekt tego, że faktycznie dobrze się bawię i dlatego czas szybko mija, ale chyba możliwe, tak mi się wydaje przynajmniej, że dokładnie tego efekt to jest. No nic, słuchajcie. Niestety wkurzałem mnie fakt, że strasznie niestabilnie teraz chodzi ta gra z jakiegoś powodu. No ale co już, słuchajcie.
Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać na odcinku, bo to jest najważniejsze. Ja oczywiście sprawdzam te odcinki, zawsze kontroluję i w ogóle dzisiaj odkryłem śmieszną rzecz, że czasem mówiłem, że czasem się zastanawiałem, bo czasem na przykład w grze niektórej było, powiedzmy, nie było widoczne aż tak 60 FPS-ów, a potem się okazało, przynajmniej na razie z aktualnych ustaleń wynika, że po prostu, słuchajcie, ruszanie myszką aktywowało, że nie było pełne... No to akurat teraz był lag, że nie było pełne 60 FPS-ów, co oznacza, że po prostu za każdym razem, kiedy się martwiłem, to po prostu było to nieuzasadnione. Dobra, czy... O, właśnie. A, co? Aż tak wjeżdżamy? Tak wjeżdżamy? No dobra. Słuchajcie, a w ogóle też pokupowałem różne rzeczy, patrzcie, strzelba, najdroższa, pistolet maszynowy, nie kupiłem żadnego, bo one strasznie drogie są, no 30 tysięcy, no teraz mi akurat stać. Pistolety, okej, karabiny szturmowe może, karabiny snajperskie też jakieś kupiłem, no granatniku akurat nie kupiłem. Dobra, no to myślę, że karabin szturmowy możemy kupić, co? 30 koła, to jest dużo. Ale to jest jednak karabin szturmowy, tak? Kupujemy. Dobra, uzupełniamy amunicję. Możemy go nastraszyć, ale w sumie i tak już jestem gagatkiem, którego szuka... Have a nice day. Którego szuka pół miasta, więc może lepiej nie. I co teraz? Nie no, mamy... Co? A co? Nie wiem, że coś konkretnego muszę kupić, bo się wkurzę. Yes, it is. No nie chcę w sumie. Chcę po prostu zrobić misję, tylko... A, misja jest tu po prostu, okej. Może schowajmy... He's got a gun. Co jest? Temu odwaliło chłopowi. Ty, a ten co robi? Whatever. It's been a full year of CTOS operation, or the Chicago Smart City program, and the feedback from the public has been largely positive. We're on the street to hear what some of you have to say. It's cool. I can pay my transit with my phone, and I always know if the L is on time, so yeah. I like that it tracks where I am. And tells me in real time if the traffic is jammed or whatever. Even tells me, you know, where there's available parking. Compares prices. Gotta save some cash, right? I didn't notice that much. They're watching though, right? I don't want nobody knowing where I'm at all the time. I've got my kids' daycare and doctors on it, and it lets my wife and I both check in and see schedules, you know, and yeah, it's good. Yeah. City insiders say the CTOS is working smoothly and has already netted millions of dollars in savings. Mayor Donovan Rushmore called Chicago the envy of all American cities. Okej. A propos tych sieci, no trochę... Sorry, ale czy ja mam... Jeden, nie mogę pominąć muzyczki. Dwa, ciągle laguje z 90 FPS-ów i nagle spada do 40. Dlaczego tak się dzieje? Come on, halo, 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 co się dzieje? Co się dzieje? Słuchajcie, dobra, czas podjąć radykalne kroki, bo troszeczkę się boję. Niby tutaj patrzę na OBS-ie, wszystko śmiga, ale... ale wolę, słuchajcie, wyłączyć, wyłączę frapsa i tak dalej. Może to jest wina tego, nie wiem. No bo wcześniej grałem, słuchajcie, wszystko śmigało. No dobrze, no delektujmy się, słuchajcie, grom, chociaż... Co jest grane? Powiem wam tak, poczekajcie. A czemu wy nie widzicie gry? Co tu się dzieje? Stop, mam nadzieję, że nie od dawna. Czekajcie. Siemano.
Słuchajcie, nastąpiły pewne komplikacje, że tak powiem, więc teraz muszę, słuchajcie, zrobić. Zaraz wszystko wyjaśnię, tylko tego uwagi, czekajcie. Które to się robiło? To było tak i tak. Bo muszę, słuchajcie, zacząć przechwytywać niestety pulpit, bo z jakiegoś powodu gra przestała się przechwytywać. Zresetowałem grę, ale słuchajcie, nie wyszło. To w ogóle teraz musimy wracać. To w sumie nie wiem. To w sumie zaoszczędzę wam tego. Chociaż dobra. To i tak w sumie jest chwila. W sumie za dużo sumy używam. Oj, będzie zajebisty jump. Tymczasem w Chicago. Miałem jakąś koleżankę, która mówiła Chicago. Się z jej śmieliśmy, że Chicago mówi, w sensie, no, że mówi tak przez trzy bardziej, takie Chicago. I śmieliśmy się z niej przez rok jakoś, a potem się okazało, że tak się mówi. Ale by czuł, nie była przednia. Słuchajcie, no, powiem wam tak, nie wiem jak to wygląda z FPS-ami, no zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie wiem, słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko śmiga. Na razie u mnie jest ok. Jak u mnie jest ok, to raczej u was też jest ok. O, a co to za fura? Gdzieś kiedyś raz spotkałem, słuchajcie, Lambo czy coś takiego tutaj. Ale podniosłem głos przez chwilę. Nie chcę to, chcę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Auta na zamówienie. W ogóle tutaj nie wiem, czy wam. Nawet nie wiem, czy wam to pokazywałem, ale tutaj jakby autka się zamawia. O, jakieś takie Lamborghini. Coś. O, Scafati GT widziałem. Ale niestety robiłem wtedy misję, w której musiałem szybko jechać i no nie zdążyłem jakby. Nie, to nie to. Nie zdążyłem się tam wbić, więc dobrze, no kontynuujmy, słuchajcie, grę. Nie lubię. Security is no joke. I need access. How to find out who's targeting my family. I want that voice behind the phone call. Spoko loko. Nie lubię tak robić, bo w ogóle nawet nie mam ustalone, którym przerywać i tak dalej, żadnego przycisku nie mam na żaden przycisk. No ogólnie, słuchajcie, jest amatorszczyzna 100%. Wydaje się, że nie laguje. Wiecie co, słuchajcie, mogło być przyczyną poprzedniego lagowania? Przyczyną poprzedniego lagowania mogło być ustawienie w OBS-ie najwyższa jakość. To mogło być przyczyną, aczkolwiek jeszcze tego nie wiemy, więc. Oj, się wkurwił. Ale o to chodziło w sumie. Oczywiście gramy na najwyższym poziomie, jakim się da. Podnośnik? Aha, tym się wydostaniemy, rozumiem. Spokojnie, nie sądziłem, że od razu zacznie do mnie strzelać karabinkiem maszynowym. Ty, wiecie? Może by tak kurwa po staremu to zrobić. Nie mam żadnego gana, co ty pierdolisz. Ty, a może to po prostu po staremu zróbmy. Tak jak to się zawsze powinno robić. Niedługo mamy w ogóle, słuchajcie, w planach serię z Far Cry'a, nie solową. Więc powiem, słuchajcie, że możemy się teraz nauczyć, jak się w to gra. W Far Cry jest dużo strzelania, podoba mi się to. Jedna, raz misja na cicho, raz rozpierdalamy pajacy. Ty, gdzieś tu jest ten Amiga. Było. Był. Holy shit. Obchodzą mnie, to nie jest dobra informacja. Winda? Dobra, nie żyję. Ja tu mam jakieś auto na mierzanie i nie mogę nawet tego zmienić. Nie wiem, a czekajcie, zmienię sobie myszkę. Sorry, że ja tak. Ja wiem, że te pierwsze. To tak nie powinno. No, jest auto namierzanie na 100%. 100% jest. Hakuj.
kod dostępu dostaliśmy. A, ale dostaliśmy. Nie, to jest jakieś auto namierzanie, ja tego nie mogę tego zmienić. Niestety, szkoda, bo ja bym wolał po prostu aimowo sobie pocelować. To auto namierzanie mi, szczerze mówiąc, no przeszkadza, niż jej pomaga, co nie? No i tak też można. Witam serdecznie. Wyskakiwać z pitosu. Lamusy. Powiem szczerze, strzelanie strzela mi o wiele... Strzelanie sprawia mi o wiele większą frajdę. Znaczy ja wiem, że to Watch Dogsy i tam po cichu się raczej powinno wszystko robić. Mam coś pełne. Whatever. Dobra. Czyli musimy dostać się up, na górę. Tu jest jakieś takie cyfrowe, dziwne namierzanie, do czegoś się coś przykleja, to jest strasznie dziwne. To przez to może jest ten feeling mój takiego tej niepłynności takiej, że ja sobie poruszę coś, a to nie do końca jest płynne. Natomiast kiedy schowam broń, wszystko nabiera takiej płynności dla mnie, chociaż też nie. O, żartowałem z tą płynnością, po prostu tu jest do kitu. To nigdy nie jest płynnie w tej grze. Widzicie, jak to skacze? Nie rozumiem tego celowania. Jeżeli coś zepsuli, no to według mnie celowanie, bo to... No nie wiem, straszny, dziwny fix, zwap. Co mam zwabić, jak wszystkich już zabiłem? Włamujemy się. Dorywamy pajaca. Dobra, tą gierkę już przechodziłem mniej więcej. Nie, to taka proste, ja taką trudnie... O. Dobra. O kurde, a tu co się dzieje? Wait, what the fuck, man? Holy shit. Wykryto słaby punkt. Hakuj, aby uzyskać dostęp do nagrań wideo. No zobaczmy to. Można napojać na ekran? Ekran wątpię. CTOS is compiling every intimate detail from private citizens. It's no wonder DedSec despises CTOS. Okej, dobra. Trochę tych nagrań wideo kurczę jest. Więc powiem wam szczerze, no myślę, że po kolei, co? Po kolei. Brak komentarza, skupmy się na rozgrywce. Ja nie lubię, jak nie mogę dużo mówić, ja lubię dużo mówić. A z drugiej strony mam serię LEGO, w którą nagrywam jednocześnie, więc... Tam jest spora ilość do rozmawiania. Tutaj może zamiast właśnie takiego nachalnego rozmawiania, to zostanę tylko i wyłącznie tłem tego wszystkiego. Czy mogę przybliżyć? Nie. Czy tylko ja szukam jakiegoś Polaka? Okej, okay. Odblokuj, jeszcze tutaj można zhakować, jeszcze jakieś jest wideo. Citizen... Obserwuję gwiazdy. Podejrzane zachowanie, uwaga. Rodzinny terapeuta.
A czekaj, on nie miał tego w dół? Podglądał, skubany. Chyba, że ja takiego nie mam. Dobra, chyba pozostaje nam nic innego. Nie pozostaje nam nic innego, jak odblokować i znaleźć gagatkę, który tam tego owego. What? You mean you're in the CTOS already? I'm looking at the network as we speak. You got your access, and I've got mine. Profiler system's online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Ja hałasu? Szkoda, że tak mało frajerów do rozwalenia. Zdobyto PD. Okej. Hey, I need you to cover something for me. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... All right, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. What's the job? Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here, and he's paying top dollar for the best driver in Chicago. And he's in luck. Dobra, no to myślę, że machniemy. Strasznie nie lubię tych muzyczek tutaj. Jakoś automatycznie za każdym razem je wyłączam. Nie wiem, jakieś przeszkadzają mi. No to widzę, mam co robić, słuchajcie, w międzyczasie. Ale dobra, na razie kontynuujmy misję. Trzecia misja, słuchajcie. Też nie wiem, czy nie zachowam sobie, a może w kolejnym odcinku. A może co? A pewnie, że w kolejnym odcinku. Proste, że tak. Zróbmy tak, że po jednej misji może się uda tak zrobić, będzie fajnie, ale teraz możemy jeszcze wieżę. Wiecie, w ramach tego, że teraz odcinki będą codziennie, ale oczywiście jeden odcinek to będą... jeden odcinek to jest LEGO Star Wars, drugi odcinek to jest Watch Dogs, no to możemy troszeczkę jeszcze pograć, żeby to dłużej trwało. Dobra, w ogóle odkryłem, że motory to jest najbardziej... to są najbardziej OP w grze. Nie ma czegoś bardziej OP niż motor. Motory są giga turbo OP. Oj, panowie. Nieprzepisowe przechodzenie przez pasy. Witam pana bezdomnego. Ciekawe, czy mogę mu odbić piłkę, czekajcie. No, gościu. Dobra, słuchajcie, musimy się dostać na górę. Zapytacie, jak to zrobimy. To już wam, moi drodzy, mówię. Nie mam pojęcia, jak zrobiłem to ostatnio. Ale gdzieś kamerami jakoś tego owego może się uda. No dobra, coś odblokowałem i teraz... i teraz już chyba możemy tam jakoś wejść? Możliwe, że już możemy, chociaż nie, chyba to się aż tam ciągnie. Holy fucking shit, man. Jeżeli tak, to jest przypał, to będziemy trochę to robić. To są głównie nudne rzeczy, wam powiem szczerze, ale... Dobra, znowu coś odblokowałem, może to dwie różne rzeczy. Czasem, co to się dzieje tu? Czasem takie rzeczy się dzieją mrugane. Jak na samym początku te zwłoki, to też tak było. Czy zaczęło mrugać, a ja takie... co jest? Ale też wyjątkowo jak na takiego pussy zawodnika jak ja, słuchajcie, to się wyjątkowo mało przestraszyłem. Czyli w sensie w ogóle.
Dobra, gdzieś tu idzie sieć energetyczna jeszcze, okej. Okej, to jest to samo poza zasięgiem. No dobra, słuchajcie, to wydaje mi się, że... Ej, ciekawe, czekajcie, ja sobie muszę ogarnąć w ogóle gdzieś... Sorry, ale znowu jak to nagrywam, to jest pierwsza w nocy, jestem wyjątkowo dzisiaj zmęczony. Z jakiegoś powodu. O, nagrania, przecież ja wam tu mogłem pokazać. Co ty gadasz, seryjny... O, pokażę wam, seryjny zabójca. To jakby to było to nagranie, które znalazłem. No, czyli tak, właśnie to jest tak, SongSnik, aplikacja medialna, cyfrowe odloty, to są w ogóle jakieś dziwne rzeczy, ale to raczej mało interesujące. Polowy Dexeng, interesujące przy... Właśnie, to są jakby... A nie, to tylko nam pokazuje, ja chciałbym... Postępy, tak jest, tak, that's what I'm talking about, man. Dobra, misje poboczne, słuchajcie. Wykryte przestępstwa, tak jest. No to mamy jeszcze trzy razy wykryć przestępstwo i jesteśmy w domciu. Da się zrobić. To raczej nie jest trudne, ale wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. To jest mniej więcej to, co robię cały dzień dzisiaj. No, to nie tak, to nie, dzisiaj bym nagrał myślę ze spokojem z 6 odcinków z tej gry. Tylko problem, słuchajcie... O, to wam kurwa pokazałem. Problem, podszedłem za blisko i dupa, no, niestety. Tylko problem, słuchajcie, był taki, że słuchajcie... No czemu nie mogę tego... Dobra, walić to. Że... Nie internet, tylko prąd był dzisiaj często wyłączany i ja nie byłem w stanie, słuchajcie, nagrywać chyba żeby to wyglądało tak, żebym montował kurczę odcinek, co po 10 minut takie sloty robił, bo to była dzisiaj jedyna opcja, bo często dzisiaj ten prąd był niestety wyłączany. I w ogóle dużo się dzisiaj działo, więc no niestety... Niestety nie byłem w stanie nagrywać, ale pomyślałem, że porobię misje poboczne i zobaczę, że... Jak to, słuchajcie, wszystko wygląda i co jest interesujące i czy warto jest przede wszystkim to nagrywać. Te misje poboczne oczywiście, bo Watch Dogs oczywiście... Strasznie dzisiaj dziwnie mówię, jakbym w transie. Oczywiście. Dostał autyzmu. Nie, żebym wcześniej go nie miał, ale dzisiaj się wyjątkowo mocno uruchomił. Ty gościu, ja już mówiłem, nie siuramy tutaj, bo potem śmierdzi, tak? Dobra, trzeba się, wydaje mi się, dostać na górę, bo tak mi się wydaje, że te wieże się tam robiło, że się dostawało na górę. Tylko jest taki mały problem. Nawet spory ten mały problem. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Jak Spider-Man z lewej strony przeskoczyć? Nie wiem, szczerze to mi to śmierdzi trochę. Wydaje mi się, że nie do końca. Tu jest jakiś most, więc może nawet te wszystkie budynki, coś tutaj owego. No, te pamiętam niektóre z tych właśnie, nie wiem czy te wieże, ale nieraz te rzeczy naprawdę nie są łatwe. Trzeba się trochę nagłówkować. No teraz też musieliśmy, nie aż tak dużo. Chociaż jeszcze nie skończyliśmy główkować. No, ale dla dzieciaczków to nie jest. Czy jest, ale nie aż dla takich. Ale się muzyczka, słuchajcie, mroczna odpaliła. Rozwalona siatka i bramą chłopy wchodzą. Tego.
No i czemu nie mogę tego zhakować? Bo to już jest zhakowane? Czy jak to wygląda? Okej. No i mamy wiedzę. Nie wiem, co nam dają wiedzę. Jakieś tam... A, dają nam, że odblokowują nam się misje poboczne. Tak jest, czyli teraz mam sporo do zrobienia. Tak mi się wydaje, że o to tu chodzi. Nie wiem, co to jest, czerwony jakiś taki dziwny znaczek. Tak, misje poboczne. Ojejciu, to ja mam tyle misji, słuchajcie, teraz do robienia. Ja myślałem, że już wszystkie skończyłem, czy coś, no. Halo, ja cały dzień misje poboczne robię dzisiaj, naprawdę. No, co ty gadasz, gościu? Dobra, to idziemy jeszcze jedną zrobić. Elementy do zebrania. Naruszenie prywatności. Włam się do systemu i tutaj różne rzeczy się działy. Na przykład był koleś, który umierał i syn do niego dzwonił. No, to było takie, w sumie to jedno zapamiętałem. Było coś jeszcze ciekawego? Tam jakieś rozmowy i tak dalej, ale... To jakoś tak średnio interesujące. Szczerze mówiąc, to zamiast w sumie robić tych naruszeń prywatności, to ja bym o wiele chętniej właśnie zrobił tę misję z poszukiwaniem tych złoczyńców, czy tam przestępstw i tak dalej, z tego względu, że jeszcze zostało nam tylko i wyłącznie 3. I kiedy... Dobra, niech leci. Przecież nie wiem, czy nie jest za głośno. A przecież mogę to zmienić. No i nie jakaś tam nagroda jest. Dobra, utworu 50, bo ja nie lubię głośnej muzyki. Jak się tam będzie brzękać, to spoko. O, wiem, że nic nie słychać, ale ja tak lubię. Cox. A nie, to jest coś innego? Co to jest? Uhalu. Kryjówka gangu. Zlecenia na kryjówki gangu. Znajdź rozwiązanie z kryjówkami gangu. Znajdź i zastrasz cele za pomocą obezwładnienia. Sprofiluj z teren, aby namierzyć cele. Użyj obezwładnienia ze zabijania. Znajduj okazję do wykonania takiej misji, profilując i hakując cywili. O mój Boże. Jaka ta gra jest duża. Holy shit. Jak mój mózg. Bo mózg jest najważniejszy, moi drodzy. Pamiętajmy o tym. To zgaduję, że tutaj ta kryjówka gangu to nie jest, co? A nie. Jednak jest chyba. Jednak jest. No i koks. Mam gdzieś dotrzeć. Pełen samouczek? To widzieliśmy chyba. Nie jestem pewien, czy pełen samouczek widzieliśmy. Dobra, i co teraz? Co teraz jest grane? Co to się dzieje się? Dobra, czyli to jest ten gang. Trzeźwy od 2 tygodni, niesamowite, no ja jestem trochę więcej, chociaż może teraz nie, w sumie teraz nie. Ostatnio zrobiłem sobie a little bit party. Dobra, czyli co ja mam zrobić, bo ja już nic nie wiem. A, obezwładnisz. Ja bym wolał obezwładnić... Coś się wystraszyłem. Ja bym, szczerze mówiąc, wolał obezwładnić go moim karabinkiem maszynowym, ale... Obezwładnienie karabinkiem maszynowym byłoby o wiele mądrzejsze, moi drodzy. O wiele mądrzejsze. Dobra, panowie. Zabawy nadszedł czas. I ja, jo. O nie, tam jest snajper.
Jakie 111-191? Próję! Padł. Bardzo mi się nie podoba, że tu się jeszcze policja w to wtrąca. Policja wstrzela postrzeg. Oj, nie, bardzo niedobrze. Dobra. Jak jest fad? Nie potrzebujemy tu... Wow! Holy shit. Przepraszam, czy ja się właśnie też napierdalam z policją? I przy okazji z bandytami? Witam. To była policja, niestety. No, zrobiło się coś o wiele gorszego niż planowałem. Aaaa! Bardzo niedobrze. Ładuj! Dobrze. W takim razie rozwiązanie strzelania z karabinu też nie jest najrozsądniejsze. A mi się zęby świecą, ale to dobrze. Nie będę ukrywał, higiena osobista jamy ustnej wzrosła po tym, jak mnie zaczęła afta napierdalać. I myję te zęby 2-3 razy dziennie, po każdym posiłku. Coś takiego. No trochę przesadziłem, ale dość często myję, przyznam szczerze. Co każdy posiłek, może nie, ale... Chociaż ja też raczej staram się jeść... Tak właśnie trzy posiłki dziennie, nie mam tak, że 5 czy coś, że to zdrowo dla mnie. Jakby wywalone w to. Dobra, musimy znaleźć sobie jakiś safe spotik. Tu myślę, będzie safe spotik. I namierzyć. Mamy jednego, mamy tu dwóch, tylko coś nam nie łapie tutaj. Może stąd. Niech oni o kurwa, za dużo ich. Trochę ich więcej niż dwóch. Przez sniper jest przecież, no tak. No, powiem wam, będzie to strasznie ciężko po cichu zrobić, jak mam być szczery. To giga po cichu będzie trudno zrobić. W ogóle najlepiej to ja bym się dostał na parking do góry. Czyli teraz się wycofał delikatnie i parking do góry. No, niestety chyba musimy to zrobić po cichu. Nie widzę innej opcji. Nie wiem, czy po cichu liczy się strzelanie z tego USP-ka. A zaraz zobaczymy. Mamy to. Jeden padł. Kozacko ma furę, ale to mu nie pomoże przeżyć. A! Czy możemy mu zrobić Assassin's Creed'a? Najbardziej mnie martwi ten snajper. Niekoniecznie jestem pewien, czy możemy kamerą jakoś tam najechać. No to był kompletnie idiotyczny błąd i kliknąłem to przez przypadek. Chciałem snajpera znaleźć. Mamy snajpera. Find and kill that fuck. Mamy to. By the way, obezwładnianie. Chłopy w szoku. Kurwa. Chłopy nie wiedzą, co się dzieje. Dostał. Ty, ile strzałów oni przyjmą na klatę? Kurde.
Cel nie żyje! Dobra, myślę, że do godziny mogę tu siedzieć, nie? Jakby dalej to już jest chyba trochę za dużo. Wydaje mi się, szczerze mówiąc. Podoba mi się, ja lubię takie misje po cichu, wiesz o co chodzi, byczku? Ja lubię takie misje. Tylko problem jest, słuchajcie, taki, że to jest mało entertaining. To jakby, słuchajcie, mało osób lubi takie rzeczy oglądać. To jest, rozumiem, nasz cel. Może wezwać posiłki, no to zaje niefajnie, bardzo niefajnie. Dobra, co tu było? Płaci co miesiąc za ochronę, kiedy to okazja do odwrócenia uwagi. No szczerze mówiąc, ja nie muszę mu... Aha, czyli z drugiej strony... Nie chcę rozpraszać ich, chcę włączyć kamerę. Z drugiej... Dzień dobry, pański syn ma dziś lek, może pan go odebrać. Nie mogę. Zadzwońcie do jego matki. Jest pan tam? Proszę odpisać. Głuchy na jedno ucho. I co, on teraz pójdzie do domu, czy co jest grane? Akta policyjne. Morderstwo drugiego stopnia, wyrok. Jak ja to włączyłem, te akta? Szczerze mówiąc, to nie jestem do końca pewny. Dobra, no nie wygląda na to, żeby... zechciał się, wiecie... Chciałem powiedzieć, że... wiecie, duży błąd. Obezwładnienie kolesi nie oznacza, słuchajcie... Obezwładnienie kolesia nie oznacza, że muszę wszystkich zabijać. Ale czemu tego nie zrobić jak można, co? Mamy to. To mi się podoba. Poziom realizm? Koks. Nie jest za mocny, nie jest za słaby, jest mega w porządku ten poziom. Giniesz na kilka hitów, ale możesz to zrobić perfekcyjnie. Ło. Nie wiem, co ci chodzi, gość. Szczerze mówiąc. Kurwa, no nie mogę go wysadzić, niestety. Shit. Who the hell's that? Get in there and find that bastard. Ło, ale to było szybkie. To był cel? No jak to był cel? Dobra, próba kurwa numer ostatnia. Szybko został obezwładniony. No dobrze. Witam. Dobra, który to jest cel, żebym się znał? Ostatni raz się nie... Proszę, żebym się nie popierdolił. Który to jest mój cel? Może wezwać posiłki, to musi być mój cel, prawda? Czy to nie... To jest cel! Jezus Maria. To ja nie wiedziałem, że... No skąd miałem wiedzieć? Czy to jest... Nie, tamten to jest cel. To już nie wezwie posiłków. W każdym razie. Kurde. Gdzie ty strzelasz, gościu? Moi drodzy, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dzięki, że byliście. Przepraszam, że te odcinki są takie powolne i tak dalej. Ciężko jest pogodzić kilka rzeczy, ale chcę nagrywać, chcę pograć w gierkę. To jest dla mnie, słuchajcie, ważne, żeby ponagrywać i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia próba. The last of the last. Który to jest cel? To jest cel.
Ten może wezwać posiłki. Rozpierniczyć pierwszego. Że mi chłopy na plecy wszedli, to jest mistrzostwo, słuchajcie, świata, naprawdę. Który może wezwać posiłki, bo już zapomniałem. Tamten? Tamten. Dobra, więc przydałoby się go jakby tam trach. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciepło, cześć.